Pana córka, czy mój syn, czy pańskie dziecko, czy kogokolwiek. No nie ma takiego gospodarzenia, bo jeżeli byśmy my myśleli o tym, że bierzemy pieniądze na przejedzenie, tak jak Wierzchosławice albo inne gminy, no to by nas nie było. My jesteśmy za biedni na to, żeby robić takie myśli. Zarzucając mi niewiedzę, no troszeczkę się Pan tutaj pomylił, bo akurat przez pewną część swojej kariery zawodowej miałem do czynienia, zajmowałem się tematem mobilizacji, więc na ten temat też wiem. Natomiast... Jakby Pan wiedział, to by Pan powiedział, że obligacje się kończą za 5 lat i trzeba 9 milionów... Maszynę, o której Pan mówi, na te maszyny dotacji dostaje bez względu na to, czy jest ona współfinansowana kredytem czy obligacjami, więc to proszę nie przedstawiać tego, że tylko te realizacje tych swoich założeń możecie zrobić emitując te obligacje, prawda? Można to również zrobić przy pomocy kredytu, ale ja pytałem o koszty, na które mi Pan nie odpowiedział. Jakie docelowo to będą koszty tych obligacji? Łącznie z tymi kosztami, które już tam ponosicie właśnie przy opracowywaniu, później przy obsłudze tych obligacji. Ja przy opracowaniu panu powiedziałem, to jest koszt opracowania w okolicach 9-10 tysięcy, o ile pamiętam. Nie będę się tu, ale to jest ten rząd wielkości. Natomiast potem jest marża i prowizja. I tego nie uniknie pan ani w obligacjach, ani w kredycie. No, bo przychodzą panu i panu liczą. 9 milionów prowizji 1%. Marża poza wyborem 1,43,2. To już jest 3%, czyli pan bierze 9, liczy pan jednorazowo marżę i jednorazowo prowizję za udzielenie i potem marża się spłaca na tansy. Przymierzenie, bo chciałbym, żebyście zrozumieli państwo i pan szczególnie jedną rzecz, że te obligacje jakby są po to, żeśmy się zdecydowali na obligacje. Już nie musieli być. To nie jest tak. Kredyt, oczywiście. Nie musieli być. Tylko patrząc na inżynierię ekonomiczną, wymyśliliśmy, że jeżeli kredyt będziemy musieć spłacać, weźmiemy kredyt w styczniu i spłacamy już w lutym, to przy obligacjach bierzemy kredyt, bierzemy obligacje w 2018, a zaczynamy spłatę od 2022. Z tym, że będziemy, tak jak mówię, cały znowu, będziemy oszczędzać, żeby tych obligacji nie brać wszystkich, bo mamy taką możliwość. To nie jest tak. Mało tego, możemy spłacić wcześniej, też bez kosztu. Że na przykład jest jakiś cudowny rok, mamy bardzo dużo pieniędzy i wykupujemy wcześniej. Może być tak. Chciałem to zdanie, że mogę. Szanowni Państwo, bo tak Pan Burmistrz wynajął firmę, oczywiście do tej obligacji się jeszcze odniosę. Ta firma zrobiła wyliczenia i Pan Burmistrz tak na końcu odpowiedział mnie, nie zabierasz głosu, ale powiedział bardzo ważną rzecz, czego ja się obawiam i mieszkańcy czego się obawiają. Ponieważ jak Państwo bierzecie kredyt, tak, i zaczynacie go spłacać od razu, to Wam kapitał spłacacie jeszcze, to Wam maleje, tak. Ale gmina w tym projekcie, który przedstawił Pan na sesję, ja byłem na tej sesji, wczoraj jest to nagrane, żeby Państwo sesję włączyć, tak, i odsłuchać. Tam było powiedziane, że to prolongata będzie około 10 lat, z tego co ja pamiętam. W związku z tym, że jeżeli ja wezmę kredyt i nie będę go spłacał 10 lat, to zapytam Państwa, czy Państwo przez te 10 lat odsetki od tego kredytu będziecie płacić, biorąc obligacje czy kredyt, czy bank będzie żądał, czy dopiero za 10 lat będzie żądał. To będzie żądał od następnego dnia. Czyli nam będzie rósł kapitał, tak? Nie będziemy tego kapitału spłacać. Odsetki oczywiście tak, bo tak Pan mówi, że odsetki będziemy spłacać, a kapitału nie będziemy spłacać, to zaczniemy za 10 lat. Czyli to nam podniesie radykalnie do góry ten kapitał ostatecznie do spłaty, tak? Panie Burmistrzu, to Pan ma swoje jakieś tutaj przemyślenia i bardzo dobrze, że Pan ma takie przemyślenia, bo każdy burmistrz musi jakąś wizję tutaj mieszkańcom przedstawiać, tak? Natomiast ja zapytałem Pana, który tą wizję przedstawiał, o dwie rzeczy, tak? Jeżeli powiedział, ile od 5 milionów będziemy musieli spłacić, według jego tutaj tych wyliczeń, odsetek. Zgadnijcie Państwo ile? Powiedział dokładnie, 1 800 000. Jeżeli by była marża plus WIBOR, ja mówię, co Pan powiedział, Panie Burmistrzu, ja mówię, co Pan powiedział, nie mówię, co Pan teraz mówi, że to chyba jasne, się nie odnosi. Ja mówię, to, co powiedział Pan na sesję, to nagrane, Panowie sobie mogą to zobaczyć. Wyliczenie banku zrobiliśmy, no, z Waszą, który stwierdził, że obligacje są droższe w granicach 20%. One są łatwiejsze do wzięcia, można ze nimi łatwiej dysponować, tak? Ale one są troszeczkę droższe, tak? I teraz jeżeli my od 5 milionów musimy około 1 800 000 spłacić odsetek, tyle nas to będzie kosztowało,
że Państwo, to nie są małe pieniądze. Natomiast zapytałem również tego pana, bo na początku przedstawił, że to będzie zero, że będzie to, że będzie te obligacje, to będzie WIBOR, tak? Plus marża. Marża plus WIBOR, tak? I teraz pytanie jest takie, bo na początku mówi, że to będzie 0,8% marży, później 1, później pan Burmistrz poprawi, to nie będzie więcej 1,2. Też sobie Państwo sprawdźcie na tym, na nagraniu. Natomiast ja mam pytanie, ile Państwo wynegocjowaliście teraz WIBOR plus marżę? Bo to jest kluczowe pytanie, ile na koniec płacimy kredytu? Ile jest WIBOR plus marża? Bo to konkretnie Państwo odpowiedzieć, to jest czy miesięczny WIBOR plus marża, nie wiem ile. 1%, 2, 3, 0,5, 0,8. Panie Pawle, Szanowni Państwo, ja się dziwię, że temat obligacji budzi takie emocje i że tyle jest pytań, tyle niewiadomych, tyle różnych interpretacji na ten temat. Ponieważ tego w szkole nie uczą. Ale Pani Mila pyta Pani. Ale proszę mi Panie Pawle, ja Panu nie przeszkadzałam. Ale Panie Pawle, ja Panu nie przeszkadzałam. Ale Pan to powie najpierw, a później Pani mnie tłumaczy, dobrze? Panie Pawle, ja Panu nie przeszkadzałam, jak Pan. Czyli Pani powie, WIBOR plus marża i reszta Pani nie powie na mieszkańców. Panie Pawle, kultura, to nie, proszę zachować kulturę zebrania. Schodzą ludzie przez Pana tutaj. No właśnie, niech Pani nam odpowie konkretnie, jak Pan zadał pytanie. Proszę Państwa, obligacje, już Wam powiem. No. Obligacje nie są niczym innym niż kredyt. Kto kiedykolwiek brał kredyt, to wie, że kredyt kosztuje. Trzeba zapłacić prowizję od udzielenia kredytu. Trzeba zapłacić odsetki za cały czas korzystania kredytu. Obligacje to jest taka sama forma finansowania jak kredyt. Inaczej się to nazywa. Tak samo obejmują to banki, tak samo finansują to banki. To, że my wybieramy agenta obligacji, to nie jest to, że posadzamy jakiegoś pracownika kolejnego w urzędzie, jak niektórzy mówią, który będzie agentem obligacji, który stanie przed szanowną komisją, bo to jest śmieszne. Agentem obligacji jest bank. Bank, który złożył ofertę na obsługę, na emisję obligacji, tak jak każdy inny bank, który wygrałby przetarg na udzielenie kredytu. Ogłosiliśmy przetarg, tak w cudzysłowie. Czyli konkurs na agenta obligacji, bo tak się to nazywa fachowo, nic innego. I spośród banków, które złożyły ofertę dwa banki, konkurs był otwarty, ogłoszony na naszej stronie. Były informowane banki wszystkie, które się tym zajmują. Złożyły ofertę dwa banki. Najkorzystniejszą ofertę złożył bank PKO SA, który zaoferował prowizję od udzielenia kredytu w wysokości 0,2% od wyemitowanych serii obligacji. Nie od całości, tylko od tego, jak będziemy je po kolei brać. Czy weźmiemy wszystkie, będzie zależało od tego, czy one będą nam te pieniądze potrzebne. To jest zabezpieczenie, to jest tak jak otwarta linia kredytowa. Mamy możliwość zabierania, pobrania, wyemitowania tych obligacji. Natomiast wtedy, kiedy nam te pieniądze będą potrzebne, będziemy seriami mogli je uruchamić. Oprocentowanie tych obligacji jest oparte o stawkę WIBOR. To jest stawka, na pewno nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy są bankowcami. Mówię, w szkole tego niestety nie uczą, a szkoda. Stawka WIBOR to jest stawka, która oznacza cenę pieniądza na rynku międzybankowym. Jest WIBOR jednodniowy, trzydniowy, siedmiodniowy, czternastodniowy, aż do 6-letni, 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 6-letni,
oparte jest na stawce WIBOR plus marża. Tak samo, gdybyśmy ogłosili przetarg na kredyt, dostalibyśmy oprocentowanie oparte o WIBOR plus marża. WIBOR kredyt, w tej chwili WIBOR 6-miesięczny jedzie w granicach 1,85. Do tego trzeba doliczyć marżę bankową. Marża jest stała. Tak zarówno przy kredycie, jak i przy obligacjach, żeby było jasne. Zmienia się WIBOR. Ten WIBOR zmienia się co pół roku.
o jakąś setną oprocentowania. W tej chwili dostaliśmy ofertę, z której wynika, że pierwsze serie obligacji, ich marża zaczyna się od 0,9, a kończą się na 1,4, z czego średnie oprocentowanie tych obligacji, proszę dokładnie Panie Pawle pisać, to będzie nagranie. Mówię o marży w tej chwili. Ale my to rozumiemy. Pan tego nie rozumie właśnie. Średnia marża wynosi około 1,3. Mówię średnia, ale dla każdej serii oprocentowanie jest inne. Począwszy od 0,9 do 1,4. Z czego, tak jak Pan Burmistrz tu już mówił, mamy utwartą tak jakby tą linię, tak jakby, mówię cały czas proszę to zrozumieć, tak jakby tą linię kredytową. Możemy w tym roku wyemitować 8 milionów obligacji. Pierwsze serie z nich są oprocentowane najniżej i te, które będą wykupywane najwcześniej, czyli gdzieś tam w przeciągu 4-5 lat, są oprocentowane najniżej, czym dalej są oprocentowane wyżej. Identycznie podchodzą do tego banki. Przepracowałam, proszę Państwa, 32 lata w bankach. Nikt mi nie powie, że obligacja kredyt to jest nie wiadomo jaka różnica. Wszystko zależy od oferty. Są oferty kredytowe, gdzie zresztą Pani Ela tak samo pracowała w banku. Zresztą Państwo też wracacie się w sferze biznesów i kredyty bierzecie. Wiecie, że raz oprocentowanie jest takie, drugi raz jest takie. Przy przetargu gmina jest uzależniona od tego, jaką ofertę złoży bank. Pani Teresa to bardzo dobrze wie, bo różne były oferty. I rozrzut oprocentowań był nawet o 100% wyższy. Wybierało się zawsze najniższą. Tu jest identyczne postępowanie w tym konkursie ofert. Czyli w tych ofertach, które zostały złożone z banków, wybieramy najtańszą. Od tej najtańszej mamy możliwość jeszcze negocjacji i cały czas to prowadzimy. Już to oprocentowanie zostało przez nas wynegocjowane niżej i nadal prowadzimy negocjacje. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy z oferentem, który złożył najniższą ofertę, czego nie ma takiej możliwości przy przetargu bankowym. Czy my uruchomimy te obligacje wszystkie? Nie wiem. W zależności od tego, jak będą się rozstrzygały przetargi na roboty, jak będziemy podpisywać umowy z wykonawcami, jak będziemy potrzebować pieniędzy, tak będziemy poszczególne transze, poszczególne serie obligacji uruchamiać. Tak jak Pan Burmistrz mówił, w tych obligacjach przewidziane były również finansowanie rewitalizacji. Okazało się w międzyczasie, że na rewitalizacji jest możliwość zaciągnięcia innej pożyczki. Pożyczki, na którą są środki unijne, którą będzie uruchamiał BGK przez różne agencje i oprocentowanie takiej pożyczki jest na poziomie 0,75%. Czyli niecały 1%. Więc już tą część, którą przewidywaliśmy, że będziemy finansować z obligacji, będzie finansowana z innych źródeł. Być może, że pojawią się jeszcze jakieś inne pożyczki z WFOŚ-u, z których będziemy mogli skorzystać, które będą tańsze. Wszystkie nowe programy będą miały. To nie jest to, że my te 8 milionów weźmiemy. My mamy możliwość wyemitowania obligacji za 8 milionów. Te 8 milionów było zapisane w budżecie w postaci kredytu. Na sesji Rady Miejskiej 30 grudnia Rada podjęła uchwałę, że będą robione takie i inne jeszcze inwestycje. Jeszcze na sesji były dodatkowe inwestycje wnoszone na wniosek radnych. I to Rada uchwaliła, że takie będzie w związku z tym zadłużenie gminy. Bo nie ma możliwości zrobienia tego z waszych podatków. Musi się gmina zadłużyć, żeby to zrobić. A jest ostatnia może możliwość, żeby to zrobić. Bo teraz są nabory z PROW, bo teraz są nabory z RPO, bo teraz są nabory na kanalizację, na rewitalizację, na odnowę wsi, na różne projekty sportowe, takie czy inne. W tej chwili, w tym momencie piszemy 5 wniosków o kolejne dofinansowanie. Żeby to zrobić, musimy zasiągnąć kredyt. A nie możemy tego kredytu, to są inwestycje wieloletnie, bo taka rewitalizacja będzie kosztowała 3 lata, będzie trwała 3 lata. Czy nawet kilometry chodników, które projektujemy, też na wniosek rady. I dobrze. Przecież żeby te kilometry chodników wybudować, gdzie każdy chodnik kosztuje w granicach kilkaset tysięcy,
to musi się to rozłożyć w lata. Na to się muszą znaleźć pieniądze. Na to nie ma jakiegoś dofinansowania oprócz 106 tysięcy w ubiegłym roku z powiatu i 130 w tym roku. A ścieżki rowerowe mają dofinansowane? Ścieżki rowerowe, pani Tereso, to nie jest zupełnie inny temat. Ścieżki rowerowe, ścieżki rowerowe rządzą się innymi prawami. Tak, wiem, że żadne te chodniki przy tych naszych drogach, to co jest nam potrzebne, nie wpisują się w ścieżki rowerowe. Ścieżka rowerowa powinna mieć co najmniej 1,5 kilometra, powinna się łączyć w jakiś ciąg ścieżek, powinna łączyć jakieś szlaki rowerowe. Jest dofinansowana. To nie, dofinansowana jest w wysokości, pani Tereso, 20% umarzalnej pożyczki w WFOŚ-u do tych nakładów, które się wiążą, które są tylko i wyłącznie wiążą się ze ścieżką. Nie są finansowane kanalizacje pod tą ścieżką, żadne przebudowy zjazdów, żadne przebudowy dojazdów, odrodzeń i tak dalej. Więc jeżeli projekt chodnika z kanalizacją i z budowami jest powiedzmy na 1 000 000 zł, z tego kanalizacja zjazdy to jest 600 tysięcy, pozostaje 400. Z tych 400 można skorzystać z umorzenia pożyczki na budowę tego chodnika w wysokości 20%. To sprawdzają, to nie jest tak, że mur oporowy zrobimy na cmentarzu, żeby te trupy nie leciały i napiszemy, że to jest ścieżka rowerowa. Nie, nie, nie. To nie jest możliwe, żeby w ten sposób to robić. Bo myśmy to zbadali wszystko. To nie jest tak, że nie staramy się i nie chcemy. Bo ale tu trzeba zbudować kilkaset metrów chodnika, żeby go połączyć. Tam trzeba ileś zbudować. Te niektóre chodniki nasze, one się będą nazywały ścieżki rowerowe. Ale zupełnie z innych powodów. Bo wiecie, że chodnik, wiecie czy nie wiecie, chodnik powinien mieć 2 metry szerokości, żeby dostać pozwolenie na budowę chodnika. Czy to jest normalne, to ja nie będę oceniać. Ale wiecie, że nam są chodniki po 2 metry niepotrzebne. Bo droga ma 3 metry i do tego będziemy budować chodnik na 2 metry za kilkaset tysięcy, przebudowując za każdym razem drogę powiatową jeszcze, poszerzając od 0,5 do 1,5 metra. Przecież my drogi powiatowe rozbudowujemy przy tych chodnikach i remontujemy. Przecież widzicie za każdym razem, ile umocnień, skarb, ile barierek durnych, potrzebnych albo niepotrzebnych. Przepraszam, unoszę się, ale mnie to irytuje wszystko. Bo jak ja widzę kosztorys na wybudowanie 0,5 kilometra chodnika, gdzie kosztorys jest na 600 tysięcy, to się nóż w kieszeni otwiera. Ale takie są wymogi prawa budowlanego, więc pani tu przewodnicząca mnie zmusza, żeby się uspokoiła i ja chcę zakończyć tę obligację. Proszę się obligacji nie bać. Przepracowałam tyle lat w banku i naprawdę się na tym znam. I po to tu między innymi jestem, żeby ten projekt finansowy zrobić taki, żeby gmina to uniosła. Po to wzięliśmy firmę, która zrobiła badanie stanu finansowego gminy. Przed, teraz i na lata kredytowania. To jest niezbędne zarówno do kredytu w takiej wysokości, jak i do obligacji. Firma, która zajmuje się emisją obligacji, która to wszystko za nas zrobiła, wzięła za to pieniądze, ale żadna firma nie robi badania za nas. Co więcej, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do emisji obligacji. Podpiszemy tą umowę, dlatego że jeżeli chcemy zrobić to, co jest zaplanowane w budżecie, to czego oczekujecie, to my te obligacje musimy wyemitować i tą gminę musimy w jakimś sensie zadłużyć. To jest prawda, że tą gminę zadłużamy. Ale proszę mi powiedzieć, czy lepiej, że my tam będziemy spłacać w wysokości, w wielkości nominalnej za 4, 5, 6 do 10 lat, czy my będziemy to spłacać na przyszły rok i tych chodników, które tyle zaprojektowaliśmy, nie będziemy robić, bo nas na to stać nie będzie? Przecież są stare kredyty, jeszcze jest 15 milionów starych kredytów do spłacenia, które raty przypadają z roku na rok. Również w tym roku i w poprzednim. Spłaciliśmy ponad 3 miliony kredytów przed czasem, w ubiegłych 3 latach. Między innymi po to, żeby mieć możliwość finansowania kolejnych inwestycji. Bo wiedzieliśmy, że będą nabory na ogromne projekty i że na to trzeba będzie pieniędzy. Przecież od tego jest skarbnik gminy, przecież po to tam siedzimy, żeby móc to zrobić, bo zarzucicie nam za chwilę, że nie wykorzystaliśmy środków. To samo robi powiat, pani Paweł.
To samo robi powiat. Tak samo powiat się zadłuża. Tak samo powiat musi wziąć kredyty, przez lata brał, bierze i brał, będzie, żeby cokolwiek zrobić. To samo w tej chwili zrobił Tuchów. Przecież Tuchów również emituje w tej chwili obligacje. Jest to nowość. I to ja wiem, że niektórzy się tego boją. Niektórzy próbują wykorzystać to do podniecania jakichś niepokoi. Ale nie jest to... Kiedy jest rynek kapitałowy, więc to, no więc mówię, nie to jest nowość, bo to jest już kilka dni. Nowość na naszym gruncie tu, bo do tej pory nie było. Te obligacje nie były emitowane. Ale naprawdę nie ma się czego obawić. Natomiast cały proces, wszystko, co było związane z obligacjami, było dokładnie prezentowane na sesjach. Są nagrania, można to prześledzić, tylko to zobaczyć. Nic nie było robione w tajemnicy przy mieszkańcach. Proszę Państwa, tylko jedno zdanie się odniosę. Proszę Państwa, ja nie neguję całkowicie obligacji prawo jazda. Ja nie neguję całkowicie tej formy kredytowania prawo jazda. Tylko proszę się nie dziwić, że budżet gminy to jest budżet mieszkańców, tak? Płacimy podatki, składamy się, gmina, wybieramy burmistrza, burmistrz bierze kredyty, rada podejmuje uchwały, to wszystko wiemy. Wiemy, jak funkcjonują banki, wiemy, jak funkcjonują kredyty. Tu pan Strzelak powiedział, że obligacje są od iluś tam lat. W tej chwili gminy zaczęły, nasza gmina zaczęła wchodzić w obligacje. Teraz pytanie nasze jest takie, że to jest nasz budżet gminy, my się na niego składamy, czy to będzie tańsze, czy to będzie droższe. I gdyby gmina wcześniej takie symulacje przygotowała, rozesłała nad mieszkańcą poszło, adresową by poszło, 250 zł, tak? Podać mieszkańcom wiadomości, będziemy to robić lepiej lub gorzej. Nasza obawa jest taka, że odroczenie terminu spłatności kredytu, tak, spowoduje, że będzie płacić dużo więcej. Proszę mi nie mówić, że jest inaczej, bo robiłem inwestycje na Lubczy z bankiem, nawiasem mówiąc, tak? I w jak robiłem symulację, że będę brał taki sam kredyt i odroczę go 10 lat, to ja będę miał prawie drugie tyle więcej kapitału do spłacenia i to jest normalne. A to, że burmistrz i zrobił przez firmę wynajętą taką symulację, tak? To kończąc już, oczywiście, najmuje się firmy, organizuje się przetargi, bo takie jest prawo i ta firma musi przygotować, czy nie musi, przygotowuje taką formę, żeby to puszczało wszystkie współczynniki przez kolejne lata. A to, że nas nie puszcza spłacać od razu, bo musimy zrobić tyle inwestycji, ile podjęli radni na sesji rady gminy, to jest właśnie problem. Także proszę zrozumieć mieszkańców, że my zabieramy głos w kwestii takiej, że obawiamy się, żeby ta nasza gmina funkcjonowała, bo w Polsce już było 4 w tamtym roku. Bo źle były prowadzone. Ja tylko jednym zdaniem się chciałam powiedzieć. Każdy decyduje o tym, w jaki sposób będzie robił inwestycje i w jaki sposób te inwestycje może robić. Trzeba robić tak, żeby to było ekonomicznie uzasadnione. Ale proszę mi powiedzieć, które są ekonomicznie uzasadnione lub które nie są uzasadnione, to już kwestia Rady. Rada zdecydowała, że chce robić to i to na wniosek mieszkańców. Bo to nie jest widzimisię radnego, który przychodzi i chce robić. To nie jest to, że radny przychodzi sobie radny i chce, żeby myślił, że on chce robić to czy to. Ja myślę tak, szanowni państwo, bo jest wiele ładny czas. Spory są ekonomiczne. Co prawda nie wierzę w to, że jakbyśmy wysłali każdemu mieszkańcowi analizę ekonomiczną, to by z tego coś wiedział, jak tutaj panowie mówią, że się zają na obligacjach. Dziesiąty raz tłumaczymy, a oni nie wiedzą, o co chodzi. Przyjdźmy do sprawy. Ale ten sposób, panie burmistrzu, tak nie traktować ludzi. Niech pan weźmie kredyt, niech pan burmistrz na przykład, niech pan burmistrz weźmie kredytu 10 milionów, pan z tego odroczy, a 10 lat zacznie później spłacać. Zobaczymy, czy pan go weźmie. Proszę państwa, chwileczkę, moment, bo moje zebranie zaczyna przeradzać się w kampanię wyborczą. Słuchajcie, przyszli tutaj, nie wiem, przyszli mieszkańcy załatwić pewne sprawy. Ręce tu mają już przez pół godziny mogę zostać do bólu. Pan burmistrz pewnie też, pani burmistrz też. Ale może dopuśćmy tych ludzi, którzy mają sprawy. Proszę. Ja do pani burmistrz chciałem, po tę ulicę Zakątną tam,
Pani się tymi drogami zajmuje po prostu i tam część drogi zakątnej prywatnie ludzie sobie przewłaszczyli. Ta droga 1000 lat tam istnieje i należy do prywatnych. Po prostu, nie wiem, mieli znajomości w sądzie czy gdzieś, czy w geodezji, przepisali sobie drogę. Bo te drogi prosto tutaj na pożary pani się orientuje, pani burmistrz. Panie Freju, to pan burmistrz odpowie, ponieważ ten temat zna od 15 lat głębiej niż ja. To dobrze, to może. No, ja powiem tak, pierwsza rzecz to myśmy tu już z panią przewodniczącą spotkamy się jutro. To dobrze, to jutro. Natomiast jest jedna rzecz. No. Państwo kochani, 70 lata ubiegłego wieku jest uwłaszczenie na drogach. Pamiętacie, przychodził inżynier, ci starsi powinni pamiętać. Te drogi, które były, straciły jakby własność na rzecz prywatnych, a niektóre weszły, były tak zwane wymiany. Bo ta droga na Pożory do Góry, ja nie wiem, czy ktoś jest taki, ale ja ją pamiętam, jak ona była rozpychana, to był może 72, 3 rok. Ja pamiętam, bo ona wtedy była przeniesiona tam na górę, bo ona przecież szła na dole. I teraz, czy oni czasem nie wymieniali wtedy w 70 latach na zasadzie takiej, że ty mi dajcie, powiedział naczelnik gminy, wy mi dajcie ten kawałek, a ja wam to za to. Chyba tak, bo oni by się nie uwłaszczyli, wiemy o co chodzi, nie uwłaszczyliby się, byli na państwowej drodze, jeżeli byłaby to, jeżeli nie byłoby zgody na taka. Wtedy naczelnikiem był Potępa, to była rodzina. No i do tego tak makro i jakie zrobili. Nie, to niekoniecznie. Ja będę tu świętej pamięci potężne bronił, bo i wszyscy moi poprzednicy, będę się wyrażał dobrze, natomiast o geodetów mnie nie pytajcie. To moje zdanie na temat geodetów. Natomiast jeżeli chodzi o świętej pamięci moich poprzedników, od Mazurów począwszy i wszystkich wójtów, od Potępy, od Oratowskiego, to tu będę bronił, ale nie będę bronił geodetów. Nazwiska nie pomnę. No, ale jest możliwość, gdzie są dobre. Jest droga, cały czas tam czynna jest droga. Mieszkańcy jeżdżą, no ja mam się wykazać, od lat. Trzeba wykazać. To gmina powinna się zwrócić do sądu i świadków, bo mam wystarczyć świadku, jak ja jestem. Trzeba pokazać potrzebę i wyznaczenie przez sąd służebności, bądź też sprzedaży na rzecz. Z tym, że w sytuacji sporu to sąd będzie chciał, żeby były wyceny. Natomiast jak my robimy? Bo robimy przecież masę tych dróg i geodezyjnie przekładamy na zasadzie, przepisujemy na zasadzie decyzji administracyjnej celu publicznego i w akty notarialne. Przecież nie ma miesiąca, żebym ja nie jechał na kawałek drogi jak notarialny. Jeżeli osoba, która ma tę drogę, przekazałaby na rzecz gminy, bądź też sprzedała dostateczność, to gmina będzie z nią... No raczej na to bym nie liczył, tak? No właśnie, to jest problem złośliwości społecznej. Jest taki też. Ja tam przeszedłem do sąsiadów dość. A jeszcze jedno, bo tam mieli kanalizację robić. Ten sąsiad tam miał i wyraziła zgodę Gosia tam, bo tam będzie płotność drogi teraz, tam będziemy robić dalej, kanalizację. I żeby później tego płotu nie rujnowali, niech realizację tego teraz przełożą do studzienki, bo tego płotu nie będę użył. To są prywatne inwestycje tam. Proszę? To są prywatne inwestycje. Prywatne ten z góry Gosia. No. To musicie to umowa między wami. My gmina nie wchodzimy. Jak nie? Człowiek płotu. Pan Rafał, proszę bardzo, moment. Tam jest już połowa drogi jest prawie skończona. Będę na zachodniej, podjadę tam do Was dobra, i popatrzę, bo wiecie, że tam jest wyliczona ta droga, to co żeśmy rozmawiali z panią burmistrz i z panią przewodniczącą. Jest przeznaczone pieniądze od mostu, ten kawałek, co nie jest asfaltowany, a u góry nam się droga położyła. Całkowicie jest pół kilometra od góry jest skończone. No, ale jest, nie ma co łapać, to jest całe rozpęknięte, rozlezione, no nie ma nic. Może w pierwszej kolejności wyremontować tą górę, bo jest w gorszym stanie niż to. Ale co by to miało mieć za remont? Jakby to miało wyglądać? Nie, bo tam tylko chodzi o odbudowę, bo tam nie ma co remontować. Nie zależy, jeżeli... Bo tam nie ma... Już w piśmie mówili, żeby nie łatać mocniejszym materiałem niż ten, co jest. Trzeba odbudować, bo coś odbudować. Mogę?
jeszcze całkiem inny temat. Odnośnie tam no, robienie porządku, koło ośrodka zdrowia, no wszystko fajnie, ale środek ośrodka zdrowia chodzi o lekarzy. Ciężko się w ogóle dostać, jak się dzwoni w telefonie, nie ma już miejsca. No to na taką gminę to jest tragedia. Dam taki prosty przykład, co właśnie pan burmistrz na Żurowo, że tam wjeżdżą. W Żurowej mają dwóch porządnych lekarzy, a miejscowość liczy może ile? 200 domów? A u nas co jest? Dentysty tak samo nie ma takiego. Jest, bo jest. No.